No myślę, że na pewno ponad 100 osób przyszło. Nie wiem, nie przyglądałem się dokładnie. Nie, też były osoby, które przechodziły, szły dalej, także... Ale i na Facebooku, i tak jak żeśmy obserwowali wydarzenie, i właśnie i teraz widzę, że po prostu jednak dla mieszkańców to jest bardzo istotna rzecz, co nas na pewno cieszy. Bardzo dobre spotkanie. Mieszkańcy mają wiele uwag, ale my też mogliśmy przekazać informacje, to co udało nam się do tej pory zrobić. My chcemy oddychać czystszym powietrzem. My chcemy, żeby drzewa, które tutaj rosną, chroniły nas przed zagrożeniami klimatycznymi, żeby węgiel, który jest w powietrzu, żebyśmy nie musieli tym węglem oddychać, a właśnie te drzewa powodują, że tego węgla jest mniej, dwutlenku węgla jest mniej. Natomiast po prostu, jak widać, świadomość skali i wagi tego problemu nie jest dostatecznie dobrze rozumiana zarówno tutaj przez władze, już nie mówię o PKP, ale także, jak się okazuje, przez społeczeństwo częściowo. Oczekujemy zwiększonej informacji w tej sprawie ze strony lokalnych władz i odpowiedniej polityki. Polityki, która stoi po stronie mieszkańców i po stronie drzew. Czy mamy czyste sumienie? Mamy czyste sumienie. Zrobiliśmy jako miasto Cieszyn na pewno wszystko, co mogliśmy, żeby przejrzeć drzewostan. Takie pismo zostało złożone i to było złożone już w styczniu. Później my robiliśmy też przegląd na terenie miasta Cieszyn. To, co jest na działkach miasta Cieszyn, to oczywiście możemy decydować o tym, natomiast te informacje, które poszły do tych 120 właścicieli działek, myślę, że to też jest kwestia tego, że mieszkańcy, przynajmniej jeden powinien zareagować z tego całego grona. Natomiast brakuje mi takiej informacji. To jest kolejny raz, kiedy my informujemy, nawet bezpośrednio wysyłając pisma do domu, i ludzie jakby nie reagują, a potem po kilku miesiącach okazuje się, że ja nie wiedziałem, a może mogłem coś zrobić. Tu trzeba zadziałać i tak jak mówię, cieszę się, że inni radni też się dołączyli i mamy wsparcie i no my musimy ten ruch teraz wykonać, do nas musi ten ruch należeć. Mamy zamiar pozbierać podpisy, jest bardzo duża ilość osób zaangażowanych, to oni chcą to robić. Bardzo się z tego cieszę, bo to uspołecznia. To jest fantastyczna rzecz, że tyle osób tu dzisiaj przyszło, po pierwsze, na tak spontaniczny protest, po drugie, że zaangażowali się w to bardzo mocno ludzie i chcą nam pomóc. W pojedynkę nie zrobimy nic, ale im nas będzie więcej, tym nasz głos będzie bardziej słyszalny i ludzie zaczną nas zauważać. Myśmy toczyli to, co możemy, jak najszybciej możemy, postępowanie administracyjne, natomiast no... Myślę, że tu cały czas uczymy się tej obywatelskości, tego, że rzeczywiście to nie jest błąd, żeby zadać pytanie burmistrzowi, wiceburmistrzom, komukolwiek z wydziału czy z urzędu miasta, co się tak naprawdę dzieje. Ani dziennikarze, ani mieszkańcy żadnego głosu nie mieliśmy. Również nie mieliśmy głosu od tych 120 osób poinformowanych o postępowaniu w sprawie drzew na ich działkach. Także zachęcam wszystkich, jeśli są rzeczywiście takie uwagi, że pismo jest niezrozumiałe, że mamy wątpliwości, co mamy z tym pismem zrobić, zapraszam do ratusza, na pewno wyjaśnimy sytuację. Słuchajcie, chodzi nam o to, żeby nagłośnić ten problem w całej Polsce. To nie jest tylko problem Cieszyna. To jest rzeź, totalna rzeź drzew w całej Polsce. I my musimy to w jakiś sposób zastopować, albo zmienić prawo, albo cokolwiek. Ale my mamy teraz taki pomysł, że zbieramy podpisy od ludzi. Ja i Monika, czyli też radna tu z miasta Cieszyn, pojedziemy, będziemy się chcieli umówić z władzami PKP na spotkanie i przedstawić im listę tych osób i poprosić o to, żeby przynajmniej można było zachować jeszcze te drzewa tutaj pozostałe na czarnym chodniku i tą aleję na ulicy Dojazdowej, bo tych już nie wskrzesimy. Tak jak mówię, nasz program był oparty na czystym środowisku, na zdrowym powietrzu, co jest jednoznaczne z tym, że no musimy o te drzewa zawalczyć.
Na pewno jest ustalone to, że radni pojadą do siedziby PKP PLK do Sosnowca spotkać się w sprawie protestu. Chcą też ze sobą zabrać podpisaną petycję. My jako miasto Cieszyn występujemy do naszych posłów i senatorów, żeby wsparli również zmiany, które mają nastąpić w legislacji, czyli żeby została zmieniona ta ustawa i z jakiego tytułu. Na pewno jutro przyjdzie informacja, co miasto Bielsko zrobiło w tej sprawie i czy udało im się zatrzymać w jakiś sposób wycinkę drzew. Sugestie były również, żeby o tych wycince drzew w okresie ochronnym czy lęgowym stowarzyszenia również spowodowały, czy prywatni ludzie spowodowali doniesienia do prokuratury, bo można to ścigać z urzędu, także można to ścigać z wniosku do prokuratury. Tak naprawdę, tak jak mówiłam, sprawdzaliśmy w żadnym starostwie powiatowym te uzgodnienia, te wyłączenia, które myśmy również zaproponowali, nie zostały przez PKP uznane. Są w majestacie tak zwanego prawa wydawane decyzje, które niszczą podstawy naszego naturalnego bytowania. Po prostu tak nie może być. I chcemy, żeby lokalne władze wzięły sobie do serca te nasze oczekiwania, ale także, żeby wzięły naszą stronę. Po prostu my wybieraliśmy te władze po to, żeby reprezentowały jakieś poglądy. Jest taka ustawa, która daje takie możliwości i trudno tu z tą ustawą w jakikolwiek sposób polemizować. Mają takie prawo, mogą to zrobić. Mają uzasadnienie, że to są dodatkowe koszty, jeśli chodzi o naprawę trakcji. I to bez względu na to, czy jest to szybki pociąg, czy jest to wolny pociąg. Mają po prostu chronić to, co jest majątkiem PKP, czyli trakcję, kolej, odpowiednie utrzymanie sieci.